Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Witam serdecznie na niedzielnej mszy świętej. Jest to trzecia niedziela wielkanocna. Msza święta jest wydarzeniem, w którym dokonuje się największa tajemnica naszej wiary. Słowo staje się ciałem, aby realnie zamieszkać w naszych sercach. Jako chrześcijanie przypominamy wędrowców, którzy kierują się słuchem wrażliwym na Boże wskazania i posilają się chlebem z nieba, aby nie ustać w naszej pielgrzymiej drodze życia. Przeprośmy Pana Boga za to, że wybierając grzech, woleliśmy słuchać bardziej siebie niż Jego. A sprawuję tę przynajświętszą ofiarę za świętej pamięci Marię i Fabiana. Wspominamy dzisiaj także mamę naszego Pana Bogdana Tęczy, naszego parafianina i dzisiejszego lektora, mamy, która wczoraj odeszła do wieczności, i polecamy waszej modlitwie tę jej pielgrzymkę do Bożego Królestwa. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym.
Zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Dawid bowiem mówił o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje, i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Zmarłych duszy mej nie zostawisz.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który sądzi, nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata. Dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził go z martwych i udzielił mu chwały, tak, że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma. Niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. Alleluja. 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 Pan z wami. Tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mojżesz nie miał tego cierpieć,
aby wejść do swojej chwały. I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nim. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, pragnę was wszystkich pozdrowić, którzy uczestniczycie w tej mszy świętej przez internet. Pragnę pozdrowić was, kochane dzieci, które przygotowujecie się do pierwszej komunii świętej w taki inny trochę sposób. Nie obawiajcie się, komunia święta na pewno będzie, tylko trochę się opóźni. Pozdrawiam was, drodzy chorzy. Wiem, że ten czas jest trudny, ponieważ nie ma spotkań i wasze dzieci, wnuki, za którymi tak tęsknicie, nie mogą do was przyjść. Ale my tutaj, w sercu naszej parafii, w Kościele, modlimy się za was. Modlimy się o to, żeby nie tylko przetrwać ten trudny czas pandemii, ale żeby wyjść z niego umocnionym. Dzisiaj zapraszam was do tego, żeby przyłączyć się, według dzisiejszej Ewangelii, do tych naszych uczniów Jezusowych, Kleopasa i jego kolegi, którzy maszerowali do Emaus, którzy bardzo się bali tego, co mogło ich spotkać w Jerozolimie. Wszyscy zamknęli się, nawet owych 11 zamknęło się przed Żydami. Oni też, uczniowie, którzy byli świadkami Jezusa, który uzdrawiał, który cudownie nauczał, który nawet wskrzesił Łazarza. Ale oni się zlękli, uciekali, by być jak najdalej, myśląc sobie, czyż moje zdrowie, moje życie nie jest najważniejsze. Drodzy moi parafianie, przyjaciele, można recytować kredo. Można mówić każdego dnia: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Wierzę. Ale często rozmijać się z Bogiem. Smutek, pretensje, gorycz, rozczarowanie, oskarżenia, niepokój związany z niekończącą się pandemią skutecznie przesłaniają prawdę, zniekształcają poznanie, zamykają oczy na obecność Boga, który przecież jest tuż obok i maszeruje, pielgrzymuje razem z tobą i ze mną. Popatrzmy jeszcze raz na te słowa dzisiejszej Ewangelii. Przecież tak było z uczniami idącymi do Emaus. Tak wiele spodziewali się po swoim Panu i nauczycielu, po Jezusie. I powtarzali: a myśmy się spodziewali, że On będzie potężny jak Cezar, że On da nam wszystko, czego tylko zapragniemy,
Przecież myśmy postawili na Niego. Myśmy zainwestowali w Niego, że odsunie od narodu każdą zarazę, a myśmy się spodziewali. Czy czasami dzisiaj, drodzy przyjaciele, drodzy parafianie, nie powtarzamy właśnie tych słów, a ja się spodziewałem, a ja się spodziewałem. I co? I nic. Wszystko się skończyło, kiedy tajemniczy wędrowiec pyta, o co im chodzi, smutni uczniowie wypowiadają teologicznie poprawną opowieść o Jezusie. Jest to ta cudowna katecheza, którą dobrze znają. Był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że On żyje. Drodzy moi, to prawie dosłownie te słowa, te same słowa, które wypowiedział Piotr, głosząc dobrą nowinę. Uczniowie z Emaus wygłaszają wyznanie wiary, tyle że bez wiary. Nie widzą w tym wszystkim działania Boga. Ich serca pozostają obojętne. Więcej, zimne. Zastanawiam się, czy nie jest to często i nasz przypadek. Usta wypowiadają piękne słowa, piękne deklaracje wypowiadają, a często serce nasze zimne jak lód. Można znać prawdy wiary, a nawet studiować teologię, ale sam rozum nie wystarcza. Wiara potrzebuje serca. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Drodzy moi, kiedy serce pozostaje zimne, nienawrócone, skoncentrowane na sobie, wtedy można być świadkiem największego cudu i powiedzieć sobie, to przypadek, to nic wielkiego. Kogo właściwie opłakiwali uczniowie z Emaus? Jezusa? Czy raczej opłakiwali własne, zawiedzione nadzieje? One się nie spełniły. Trzeba zostawić to miasto Jerozolimę i uciekać, bo może stracimy życie. Jezus przybliża się, zrównuje krok, ten tajemniczy wędrowiec i pozwala wypowiedzieć się smutkowi. Słucha wyznania zawiedzionej wiary. I dopiero wtedy, kiedy uczniowie wyrzucają z siebie żal, Jezus, bo tym wędrowcem tajemniczym okazał się Jezus, zaczyna tłumaczyć, niczym dobry nauczyciel, niczym najlepszy profesor i mówi, dzieci, przecież w tej historii chodzi o mnie. To mnie ukrzyżowano, ale tak miało się stać. Cierpienie i śmierć nie omijają nikogo, nawet Boga. Za bardzo jesteście przywiązani do własnej, indywidualnej wizji potężnego Boga. Tymczasem miłość działa przez bezbronność. Jest gotowa na wszystko, nawet na śmierć. I właśnie dlatego miłość jest większa od śmierci. Drodzy moi, ta historia z tymi uczniami wędrującymi do Emaus powtarza się przez 2000 lat. Powtarza się w naszym życiu, ponieważ nasze życie to nic innego jak życiowa pielgrzymka. Otrzymaliśmy najcudowniejszy dar, zwany życiem. I potem pielgrzymujemy aż do punktu omega, do końca naszego życia, ażeby spotkać się z miłosiernym Panem i otrzymać nagrodę za piękne, święte życie. Cierpienie często zamyka nam
oczy na Boga. Często podcina wiarę, często dobija nadzieję i wołamy z pretensją do Boga: jesteś chyba jedyny, który nie wie, co się stało. Gdzie byłeś, Boże? Gdzie jesteś dzisiaj? Bo przecież brutalne, okrutne decyzje to nie ekscesy, lecz czujemy to dobrze, jakieś wykonywanie narzuconego planu. Odbieranie wolności, praw ludzkich, działanie wbrew prawom Boga jest wspólne, narzucone przez jakichś nieznanych pseudo-ojców. Miękkie wprowadzanie terroru w stosunku do wszystkich, przymus bezpośredni, to decyzje, które zabijają w nas wolność i ludzką godność. Jakieś groźby, szczepionki, jako jedyne panaceum na wszystko. Jak nie weźmiesz tej szczepionki, to nie zdejmiesz maseczki. Czy to nie jesteś jakaś piekielna, nowa normalność? Mamy wiele pytań. One niepokoją nasze serca, ale muszą też niepokoić naszą inteligencję, nasz rozum. Serce musi iść z rozumem. Nie ma innej opcji. A Jezus wie, jak działa ból. On wyrównuje krok, idzie z nami drogą naszych pytań, naszych stresów, może i łez, tęsknot, nadziei, zawiedzionych nadziei. I wciąż przekonuje, w każdym ludzkim krzyżu, także i w Twoim krzyżu dnia dzisiejszego, chodzi o mnie, o Jezusa. To mnie zabito. Jestem w samym środku każdego ludzkiego bólu i dlatego możesz mi zaufać. Otwórz swe serce, ale też otwórz Twój rozum. Czy Twoje serce się obudzi? Czy Twoje serce zapłonie? Czy go rozpoznasz? Czy rozpoznasz znaki czasu? Trudnego czasu? Czy rozpoznamy w Jezusie jedynego Króla i Zbawiciela? Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, ja Ci życzę, ażebyś niczym ten uczeń, który wędruje do Emaus, rozpoznał w Jezusie Chrystusie i łamaniu chleba właśnie w Emaus jedynego Króla i Zbawiciela, który jest opoką, który jest nadzieją, który da Ci wewnętrzny pokój i harmonię, ponieważ On, tylko On, może być jedynym zwycięzcą. Amen. W pełni ufności w Bożą moc wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pożegnany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Na pielgrzymim szlaku życia prośmy Pana Boga o dar obecności Jego Syna przy nas, abyśmy szli właściwą drogą ku wewnętrznej wolności i ku świętości. Ojcze, posyłający Jezusa do Kościoła, daj wspólnocie ochrzczonych nieustannie odczuwać Jego życiodajną obecność i czynić wszystko ze względu na Niego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, posyłający Jezusa do państw, ludów i narodów, daj światu cenny dar pokoju i wzajemnego poszanowania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, posyłający Jezusa jako odwieczną mądrość, daj biblistom, teologom i badaczom Pisma Świętego zdolność odnajdywania w Nim żywego Zbawiciela i umiejętność przekazywania prawdy o Nim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, posyłający Jezusa na drogi naszego życia, w dniu modlitwy za kierowców udziel wszystkim uczestnikom ruchu drogowego daru roztropności w prowadzeniu pojazdów i bezpiecznego poruszania się po drogach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, posyłający Jezusa, mającego życie w sobie, daj zmarłym, szczególnie ofiarom wypadków drogowych, spotkać Twojego zmartwychwstałego Syna, który wprowadzi ich do wiecznej chwały nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, posyłający Jezusa do każdego z nas, pomóż nam rozpoznawać Go w słowach Pisma Świętego i w sakramencie eucharystycznej obecności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wczoraj w Polsce odeszła do Pana wspaniała, mądra i dobra kobieta Janina Tęcza, moja mama. Proszę, módlmy się, aby dobry Bóg przyjął ją do grona swoich wybranych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze posyłający Jezusa, mającego życie w sobie, daj zmarłym Marii i Fabianowi, za który sprawuje tę najświętszą ofiarę, spotkać Twojego zmartwychwstałego Syna, który wprowadzi do wiecznej chwały nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, zawierzamy Ci nasze prośby. Chcemy nieustannie przebywać w towarzystwie Twojego Syna, który rozpala nasze serca miłością. Bądź uwielbiony w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, teraz i na wieki wieku. Amen. Nie damy rady życia własnej siły.
Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa, Pana naszego. Abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje,
które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszym patronem świętym Antonim z Padwy, świętym Wincentym Palotym, założycielem księży Palotynów w Rzymie, świętym Rochem, specjalistą od różnej zaraz i pandemii i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo to Twoje jest Królestwo
potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Jestem świadomy, że tego pokoju, wewnętrznej harmonii brakuje nam wszystkim w tym trudnym czasie, kiedy nie możemy spotykać się z innymi. Jezus Chrystus, nasz Pan, Król, Zbawiciel jest z nami. I właśnie przyjmijcie ten pokój i miłość, który płynie od Jezusa. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój wam wszystkim. Przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania.
przez Chrystusa Pana naszego. Ogłoszenia duszpasterskie na trzecią niedzielę wielkanocną na parafii świętego Antoniego. Parafian i naszych przyjaciół zapraszam do uczestniczenia w mszach świętych w naszym kościele, transmitowanych na tajne komplety, kropeczka.com. Odprawiam codziennie mszę świętą w zamówionych przez nas intencjach. Od tej niedzieli transmisja na żywo mszy świętej i nabożeństwa majowego będzie codziennie rano o godzinie 9. Jeszcze dzisiaj odprawię mszę świętą za świętej pamięci Jadwigę Laska w 5. rocznicę śmierci oraz o Boże błogosławieństwo i łaski dla Adriana Damiana Dobrogosta, który miał być dzisiaj ochrzczony w naszym kościele. Ale na pewno, drogi Adrianie, ochrzczę Cię w tym dobrym czasie. Jutro w poniedziałek o 9:00 msza święta, transmisja na żywo o łaskę zdrowia i rozwiązanie trudnych spraw życiowych dla syna. We wtorek o 9:00 rano transmisja także na żywo za świętej pamięci Tadeusza Gwoździa. W środę o godzinie 9:00 transmisja i msza święta w intencji pracowników i rezydentów domu Kopernik o opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy w czasie pandemii. Wieczorem msza święta o łaskę zdrowia i rozwiązanie trudnych życiowych spraw dla syna. W czwartek 30 kwietnia msza święta o 9:00 rano transmisja za świętej pamięci Sabiny i Mariana Malickich. A piątek już będzie pierwszym piątkiem miesiąca maja. Miejmy nadzieję, że w tym maju wszystko się już wyjaśni, dojdziemy do normalności, tak jaka była, nie nowej, tylko tak jak było. O 9:00 msza święta i nabożeństwo o Boże, a msza święta o Boże błogosławieństwo dla Beaty Kowal w dniu urodzin, a w sobotę 2 maja, pierwsza sobota miesiąca, o 9:00 msza święta i nabożeństwo do Matki Bożej, msza święta o Boże łaski dla Krzysztofa w dniu urodzin, a wieczorem msza już niedzielna za świętej pamięci Jana Makowskiego w 7. rocznicę śmierci. Miesiąc maj, drodzy moi, według pięknej polskiej tradycji jest miesiącem Maryi. Zachęcam do uczestniczenia w naszych nabożeństwach maryjnych przez internet. Można też odmówić, a jeszcze lepiej zaśpiewać litanię, piękną litanię do Matki Bożej Loretańskiej razem z całą rodziną. 1 maja cały Kościół w Kanadzie w dobie trwającej pandemii odda się w akcie konsekracji opiece Matki Bożej. Cały Episkopat Kanady, biskupi, kapłani i my wszyscy. Składam serdecznie Bóg zapłać wszystkim parafianom i przyjaciołom naszej parafii za ofiary przekazywane na utrzymanie naszego Kościoła. Można składać ofiary bezpośrednio do skrzynki pocztowej przy wejściu na plebanie, przez pocztę lub przez kurię biskupią, podając numer kopertki. Każdy z Was otrzymał list ode mnie, ale także od księdza biskupa, list świąteczny. Niech Was wszystkich błogosławi Bóg miłosierny, a Matka Boska, Królowa pięknego miesiąca maja, wyprosił Syna swego powrót do normalności, czyli do szkół, uniwersytetów, zakładów pracy, pięknych parków kanadyjskich i, co najważniejsze, do naszego Kościoła. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.